Drogi widzu, droga widzko, na początku witam Ciebie serdecznie na naszym kanale, a jak już tu jesteś, to zachęcamy do lajkowania, komentowania, subskrybowania i dzwoneczkowania naszego kanału. Zapraszamy na film. Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na naszym. Przywitaj się, nie, bo witamy. Najpierw się popraw. Na naszym kanale. Co? Dzień dobry. Początek dnia zarąbisty. Właśnie. Co to będzie? Co ja tu mam? Ja tu mam szynkę. Tak, takie piękne kawałki, z których będzie można wyciąć piękną jedyneczkę. Wszystkie te niedoskonałości poscinamy, ponieważ planuję, zamierzam zrobić kiełbasę lisiecką. Tak, nie ala lisiecką, tylko lisiecką. Oczywiście lisiecka była tylko jedna, tylko jeden pan to wymyślił i tylko jeden pan tajemnicę zabrał ze sobą, bo niestety stwórca tej kiełbasy nie żyje. Niestety, ale postaramy się, ja przynajmniej, ty postarasz się dobrze nagrywać, tak? Tak, jak zawsze. Jak zawsze. Żeby odtworzyć jak najbardziej jeden do jednego tą kiełbasę, jaką robił pan Mądry, bo tak się nazywał. Musimy sobie na początku przygotować mięso, czyli posegregować to mięso, takie o, takie coś. Muszę, może ja pokażę, co od razu. Co ty na to? No pokażę. To wyjmę na to, pokazuj. No mięso. A ja nie wiem, czasami wiesz, też tak mówisz podobnie, nie? Pokazuj. Nie, nie mówię. Mówisz. Nie, nigdy tak nie powiedziałam. Powiedziałaś. Nie. Weź pokaż. Nie, nie było tak? No nie. To niby. Miałbyś pokazywać. Weź, już. Nie kompromituj się. Jak to się? Ja się nie kompromituję. Dobra, daj spokój już. Przestań. Proszę. Tak to wygląda. I teraz to, co tu jest to tłuste, bo tego nie będziemy używać. Użyjemy tylko pięknego, chudego i tylko z szynki. Żadnych dodatków jakiegoś innego mięsa. Kroimy niesymetrycznie. O, tu na przykład. Tu. Tu. Takie, o, musisz przybliżyć te kwadraciki. Tu jest 2, a tu jest 3. I tak musi być, bo na przykład 3 na 3 już nie wyjdzie. Musi być 2 na 3. Odkładamy do tej misulki. O, pięknie, ale jak ten nóż widziałeś, jak ja władam tym nożem? No. Ładnie, nie? Tak. Yeah. Tutaj, o, tak. I znowu. I tak robimy z mięsem. Oczywiście po tym pokrojeniu musimy zmierzyć, zważyć to chude. Myślałam, że każdy kawałeczek będziesz sprawdzał i mierzył, czy ma 12. No właśnie, to jest taka właśnie ta, jakby to powiedzieć, różnica, że no nie znasz się po prostu na robocie. No co ci powiem, co ci mam powiedzieć? Próbujesz tam nieraz coś tam podpatrzeć, zabłysnąć jakimiś tam swoimi wskazówkami, no ale nie wychodzi. No, nie będę ukrywał, jak to rozumiem. Nie wychodzi. Co? Tobie nie wychodzi. Co mi nie wychodzi? Wychodzi. Mhm. No co, zobacz, mi pięknie idzie, zobacz. A ten nie ma 2 na 3. Ma. 1 na 1. Zmierz ma. Se, ma. No dalej, ma. Zaraz ci pokażę. Przynieś miarę. No. Zaraz powiesz o tych, ja? O tych centymetrach. Tak. Pięknie. Segregujemy i oczywiście będziemy peklować, bo mi przerwała moja operatorka mojego rewelacyjnego telefonu. Peklosolą. Peklosol będzie w ilości 17 gramów. Tam nie ma dokładnie sprecyzowane nigdzie, bo jednak, tak jak mówiłem, jest to objęte tajemnicą, jeśli chodzi o ten przepis, który powstał, który był. Tam są różne przepisy, które... Wersje różne osoby robiły, nie poprawiaj mnie, proszę cię bardzo, bo będę musiał cię zwolnić. Boisz się? Nie, wcale. Boisz się. I dam 17 gramów, dlatego że
w tej mojej wersji a la Lisiecka dawałem 16 gramów, a tu dam gramów 17. Więc, kochani moi, robimy, przygotowujemy to mięcho. O, tak to właśnie robimy. Musi wszystko pięknie, tu jeszcze. Kroimy, ważymy, peklujemy. 17 gramów na 1 kilogram. Odstawiamy to wszystko na 48 godzin. I po tym czasie będziemy lecieli z tym dalej. Więc, kochani, zobaczymy się za 48 godzin. To już jest oczywiście zapeklowane. Jeden ząbek czosnku. Tyle wyszło. 4 gramy na 1 kg. Jest 1,75, czyli mamy 7 gramów ten wielki ząb czasu. Może ja to wzruszę, pokażę, jak to się tutaj nam pięknie zaróżowiło. Sztywniuchne to mięso, takie sztywniutkie. Fajne, nie? Sztywniutkie mięso. Nie wiem nic o tym. Czym? Mięsie? No, o sztywnym mięsie. Daj to spokój. I teraz tak. Peklosól, jeden ząbek czosnku, czyli 4 gramy na kilogram. Oprócz tego pieprz biały. Pieprz biały akurat nie jestem za bardzo, ty wiesz, nie? Zwolennikiem pieprzu białego. Zablokowało mi się to twoje cudo kalkulatorowe. I co? No. Nie, ja znam hasło przecież. Musimy tak, przygotować sobie 1 gram na 1 kg, czyli jak mamy 1,75, to będzie 1,75 gram pieprzu czarnego, czyli nie tak za dużo, nie? Może ja to zrobię inaczej. O Boże, czarny będzie za chwilę. Pieprz biały jest 2 gramy na 1 kg, więc 1,75 razy 2, 3,5 grama. I tyle też przygotuję sobie już przed... O Boże. Specjalnie to robisz. Tak, to sam to tak potwierałeś. Widzisz, 3,5 grama. A dlaczego tego dajesz ziarnistego, a tamtego dajesz mielonego? No bo nie mam białego mielonego. A jak? Nie kapuję to, o co chodzi. No tak się chciałam zapytać. Dlaczego tak? No dlaczego tego w kulkach, a tamten mielony? Po prostu tak bym chciała wiedzieć. Boż, ta mi pytania zadaje. Bo tego zrobię moździerzem, dlatego że uważam, że pieprz biały, taki świeży, prosto z moździerza jest zupełnie inny niż taki pieprz mielony. Oczywiście to jest tylko nie, moje zdanie. Nie, tylko powiedziałeś, że nie masz białego mielonego i teraz już skłamałeś. Ci to po co pytasz? Po co pytasz? Ach, ty kobiety. Myślałam, że powiesz, właśnie twoja odpowiedź pierwsza będzie taka no ale dobrze wiesz, że zawsze biały pieprz to jest taki zupełnie... Nie po mojemu. Pieprz no, czarny nie 1. Białego? Nie wiem dlaczego. 1,75. A ty wolisz czarny czy biały? A czy pieprz? O czym ty gadasz do mnie, Boże kochany? Co ty do mnie gadasz? Dobra, policzyłem. Czyli czarny pieprz mamy tu przygotowany. Biały od razu może go moździerzem potraktuję. Po mieleniu to dodam, bo będzie to już na szczęście ja tego nie będę mieli, tylko robot planetarny, który kupiłem niedawno, to on to zrobi za mnie, całe szczęście, chociaż ktoś, coś znaczy się. Dobra, to ale bałagan, co? Proszę to pokazać tutaj, jak będę teraz to mielił. Jak to? Żaden młynek tak nie zmieli jak ja. Działaś? Taka masa jak napiera na ten moździerz, weź, to masa, wiadomo. Masa. A co, nie? Zaraz wymasuję, jak będziesz chciała. Chcesz? Nie. Czub. O. I co to ma być? I to jest pieprz biały. Patrz, widzisz, jaki proszek? To ja tak zrobiłem wspaniale. A przesypię sobie go od razu tu do tego pieprzu czarnego. Czekaj, tu trzeba. O, elegancko. To tu. Pieprze mam przygotowane. Czosnek. Dosłownie zmielimy garść tego mięsa na to sitko.
bo głównie chodzi nam o to, żeby ten czosnek został zmielony, a reszta mięsa będzie tylko przez ten dystans, czyli takie właśnie kawałki będą zgniecione przez ślimak, żeby uwolniły swój klej. I będą takie piękne, wielkie kawałki, jak to w kiełbasie lisieckiej mądrego, więc lecimy z tym czosnkiem. Pokazuj to. Tu jeszcze nie leci. Patrz, czosnek zaraz wyjdzie, patrzcie. O, widzisz czosnek? Tak. Na pewno? Mhm. Nie wkręcasz mnie? Nie. Na 100%. Jeszcze dwa kawałeczki. Garść mięsa dosłownie. I zmieniamy na ten dystans i reszta przez ten dystans. Tutaj już tak prosto nie idzie, co? No ale, ale idzie. Najistotniejsze. Będzie piękna kiełbacha. Zresztą wy to widzicie, ja jeszcze nie na tym etapie tego wspaniałego filmu. Dobra, lecimy z całością. Jelita wołowe już nam się moczą. Za chwilę robocik i mieszamy. Jelita, które chwilę wcześniej widzieliście, muszą nam się moczyć. Godzina do półtora godziny w temperaturze 30. Taka fajna, ciepła woda, żeby była. Żeby były idealne, elastyczne i w ogóle zarąbiste. Mięso też wbrew pozorom wydawało się, że będzie ciężko szło, ale szło dobrze, dlatego że to jest piękna, czysta jedynka, czyli bez jakichś tam błon ścięgien, które by nam się zawijały o ten dystans. Poszło dobrze. Kawały będą porządne, duże. Pokazałaś tutaj mi? Czy... Tak, pokazałam. Dobrze, pokazałam. Zanim ty pomyślałeś, to ja już pokazałam. Tak, dobrze. Przekładamy do tego naczynka od tego robocika i będziemy to teraz wyrabiać do naprawdę porządnej kleistości. Razem z tym pieprzem, który tu jest tym tutaj, o. Nie będę pytał, czy pokazała, bo nie pokazała, ale... Pokazałam. Jeszcze nie pokazuj może. No nie, nie będę. Zależy, o czym mówisz, nie? O pieprzu. Pieprz. Daleka widać. No właśnie. Daleka. Jeszcze wodzie powiedz, bo też stoi. Tak, i woda jeszcze 50 ml na 1 kg, czyli tam wyszło 0,8 litra. Pokaż może, że tyle jest, żeby mi moi kochani widzowie wierzyli, nie? I teraz pieprzyk. Czarny, biały. O! I ta wspomniana woda. O! I wyrabiamy naprawdę tak. Tak jak pokazałem. Montujemy to tutaj. Kurde, powiem wam, że naprawdę robi robotę to. To. Tylko mnie popsuj. Tylko na mnie popsuć? Mi. Tak. Na początek na jedynkę. Nie wiem, jaki to będzie czas. Ma być naprawdę porządnie wytłuczone, żeby nam się skleiły te duże kawały mięsa. Gdyby była golonka, byłaby dużo prościej, jeśli chodzi o połączenie tego wszystkiego, o ten przekrój, o to wszystko, co jest najważniejsze w kiełbasie, czyli ta, żeby była zbita, więc tu musimy trochę powajchować tym śmigiełkiem. Zawijało się nie będzie, bo nie ma błon, tak jak chwilę wcześniej wspomniałem, więc jedynka. I też dużo osób pyta, w ogóle kilka osób już kupiło ten robot planetarny, ale i też pytali, co niektórzy, ile tam wchodzi wsadu, więc wam powiem tak, ta misa ma 6 litrów, ale 6,5 chyba, nie? Nawet 6,5? Tak. Ale 3 kg mięsa już nie wyrabiałem i spokojnie się mieści. Przyspieszamy na dwójeczkę i do kleistości. Jelito nałożone, będę takie krótkie kawałeczki robił i postaram się użyć tych specjalnych szpilek, takich tych kijków, jak to było kiedyś na końcach tej kiełbasy. Używałem tego kiedyś, ale to było przy, jak dobrze pamiętam, przy kiełbasie śląskiej. I to było jelito wieprzowe, więc ścianka była dużo cięższa, dużo bardziej cięższa. Teraz tak, to się ponoć robi tak i tu się to przebija, jak dobrze pamiętam. Zaraz, nie śmiejta się ludzie, tylko czekaj, tu se ściągniemy, czekaj. Powoli. A, chyba będzie dobrze, co? Końcóweczka w piździum. Co nic nie mówisz, żyjesz?
Żyję, no wiesz, że nie mam mikrofonu w ręce, a zadałeś mi pytanie. Specjalnie to robię, żebyś, wiesz, chyba nie tak to wyszło, co? Czy jak ty uważasz? Dobrze, już nie kręć, bo zaraz ci zjedzie, za krótko obciąłeś jak zwykle. Nie kombinuj, o? Chociaż tak, to mi powiedzieć? Tak, dokładnie. Tym razem będę podpiekiwał. Wykałaczkę przygotowana w razie. No tak chciałem powiedzieć właśnie to. O, i takie będę robił długość. Troszkę dłużej go tu utniemy. Bierzemy kijka. I tu mam różne cięższe, grubsze. Jaki mam wziąć, cięższy czy dłuższy? Cięższy. Cienki i krótki. Dobra, już kurde, bo pytam. Takie coś? Kurde, żeby. I tu przebijamy. Pięknie wyszło. Kurczę, przy wołowym dużo trudniej niż przy wieprzowym. Tak to będzie wyglądało. Jak gdzieś powietrze, to wybijamy. Tak to będę przewieszał przez kij. I tak będziemy wędzić i później na koniec podpiekać. Piękna, chuda jedyneczka, więc w przekroju będzie piękna kiełbaseczka. Po 6 godzinach ociekania, osuszania przekładamy w 50 stopni do wędzarni. W tym przypadku najniższa półeczka, żeby było jak najbliżej grzałki i prawie na wysokości, no ciut wyżej niż termoobieg. Pięknie się osuszyło, mięso prześwituje przez osłonkę, ale piękna rzecz. I teraz musimy sobie to podgrzać, żeby było fajnie ciepłe. Nie wiem, nawet może z godzinę. Pewnie tak, no będzie widać, kiedy jest ciepłe. Będzie czuć w dotyku, kiedy jest ciepłe. No i wtedy puszczamy dym, bóg olcha, wędzić będziemy w 60 stopniach do pięknego koloru, a na koniec będzie podpiekanie, czyli tak jak było to prawdopodobnie na pewno w oryginalnym przepisie, zaznaczam w oryginalnym, nie moim, nikomu nie kradnę przepisu, zaznaczyłem to na początku, zaznaczam to co chwilę w moim filmie, postaram się jak najbardziej zbliżyć do tego jedynego oryginału i mówię co i jak, więc wygrzewamy i za chwilę puszczamy dym. Piękny żar, pięknie się pali, te zrębki, które przed chwilą widzieliście, taką piękną chmurę dają. Otwarte być musi, żeby dym swobodnie przelatywał. 60 stopni, jak mówiłem, jak załączymy termoobieg, to przez moment zawsze temperatura podskoczy nawet do 80 stopni, mimo że tu jest 60, ale później wraca do tych pierwotnych ustawień, czyli o, popatrzcie na to. O jest, o jest, niech odleci. Ja uważam, że bóg olcha najlepsze zrębki. Ja tak uważam, ale myślę, że nie tylko ja. I wędzimy teraz do pięknego koloru z 3-4 godziny na pewno, a na koniec podpiekanie. I zostawimy wędzarni do porządnego wystudzenia, czyli pewnie całą noc. Mamy już po południu. Całą noc zostanie. I będzie nam pięknie tutaj wystudzona w tym zapachu wędzarniczym, co nada jeszcze lepszego aromatu. A rano wielki test. No, to właśnie. To co? To chyba już teraz spotkamy się na właśnie wielkim teście. Nie no, jednak jeszcze na chwilę muszę. 3 godzinki minęły, jest już na dworze ciemno. Ustawiamy teraz 85 stopni. Jest, widać. I teraz będziemy podpiekać. Zobaczcie, jak ona wygląda. No pięknie, co? No, bajunia. I teraz będziemy podpiekać 40 minut. W tej temperaturze wyłączamy i rano dopiero zabieram z tej właśnie wędzarni. No, to teraz na tym koniec nagrywania, aż do testowania.
Otworzyłem wędzarnię i mym oczom ujrzał się ten piękny widok. Ukazał się, a nie ujrzał. A jo, ukazał. Rano jeszcze jest i dlatego faktycznie. A ty już musiałaś poprawić oczywiście, bo jak? No jak? A potem byś obejrzał, byś powiedział, a czemu mi nie powiedziałaś, że źle powiedziałem? Spójrzcie, jak to wygląda. No czy to nie jest piękne? Jest, no. Boże. Brak słów. Oczywiście teoretycznie do 68 stopni wewnątrz powinno być podpiekane, ale wędzarnię mam tak rozkminioną, że 40 minut, tak jak wam mówiłem, chwilę wcześniej w 85 stopniach i jest bajunia. No po prostu nie wiem, co powiedzieć. A pachnie jak milion dolarów. Jak to teraz przekroić ci, żeby to... Czekaj, może tak jakoś, żeby to pięknie pokazać. Proszę się tu pięknie przybliżyć. Tak, żeby to było pięknie widać. Pod takim może skosikiem, co? Normalnie kiełbacha podpiekana, która wygląda samo mięso. Kroimy. Chodź tu. Jeszcze. Miałem tam, nie miałem dobrego dojścia. Spójrz, jak ona wygląda. Widzisz? Widzisz to na pewno? Wszystko pokaż moim widzom kochanym. Widzisz, jaka kiełbacha? Tak, tylko mógłbyś sobie nóż naostrzyć. Znaczy to jest jedno, nie wiem, czekaj, bo ona jest podpiekana. Nie, nie będę. Jak ta kiki? No fajnie. No, nie jadłam jeszcze, to nie mogę nic powiedzieć. Czy są dobre, czy nie. Kiki? No. Ty mnie pytasz jak kiki. Kików się nie je, nie wiem, czy no wiesz. Wiem, nie widać, no ale no to wiesz, tak. Nie będę sobie tutaj sukcesów przypisywał. Powiem wam jedno. Chyba troszkę taka jest już podsuszona w moim przypadku. Ale to jeszcze lepiej nawet, bo jest taka, traci na wadze oczywiście, ale jakby to powiedzieć, marszczy się, tak jak tu widać, takie pomarszczone. Ładnie wygląda. A? Po prostu ładnie wygląda. Marszczy się i ładnie wygląda, no to chciałem powiedzieć. No, no to do brzegu, a nie tam. Pyszne. Idealna, delikatna. Niesamowita. Chodzi ta osłonka, ale to mówię. Jest. W lodówce by musiała pobyć, bo na dworzu jest 11 stopni. W wędzarni pewnie też tyle. Więc samo mięso. Samo. No widać, że chuda. Bardzo, 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 bardzo. Kochani, przepis nie mój. Przepis pana świętej pamięci Stanisława Mądrego. Więc kiełbasa jego. Postanowiłem, jakby to powiedzieć, odwzorować to jak najbardziej. No troszkę to inaczej wygląda, bo tu już mamy praktycznie tak, jakby była kiełbacha posuszona. Gdybym to może od razu zabrał z wędzarni po podpiekaniu, bo ona taka nie była pomarszczona, przez noc jednak troszkę ściągnęła, to by może było troszkę bardziej taka. Pomarszczone to lepiej, czy lepiej pomarszczone, czy jaka? Nie, ja bym wolała taką normalną. Taką? Nie pomarszczoną. Osłonki są jadalne, więc problemu nie ma żadnego. Pyszno, w smaku to jest bajunia. W wyglądzie też. Kawałek mięsa leżał z tego właśnie. Co tak zamilkłaś? Co no siedzisz tu w majtkach i zadowolona. Ciumkasz mi tutaj, ciapiesz. Polecam. Kochani, jeśli film się podobał, komentarz, łapa w górę, co kichniesz? No mówiłam, że ja mam alergię na ciebie. Jak wstanę i nie siedzę tak blisko, to jest wszystko dobrze. A pięknie. Jak nagrywamy, usiądę naprzeciwko.
Jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz. Mile widziane. Oczywiście subskrypcja, dzwoneczek na początku tego filmu. Kochani, co dalej? Jeśli chodzi o osłonki, o jelita wiankowe, wołowe wiankowe, dostaniecie w sklepie Jelux Polska. Wszystkie przyprawy również. A z kodem rabatowym Kostrzewski 10 wszystko będziecie mieli 10% taniej. Oprócz tego wędzarnia, w której wędziła się ta kiełbasa lisiecka, to HMG Smoker, link również w opisie do tej wędzarni. Nasze social media, grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszamy serdecznie. TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Chcesz coś powiedzieć, moi kochani widzom? Nie. Nic nie chcesz powiedzieć, pozdrów czy tam coś? Nic? No, już skończyłeś wszystko? A co mam, że mogę, ja jeszcze mogę mówić coś? Nie, no to ja tylko pozdrawiam. Dobrze. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Na twoim kanale? Nie, tutaj. Bo też ile komentują mnie. Niektórzy nie, ale... O czym ty gadasz w ogóle? Na moim komentarzu? Tak, że kanale jestem tobie? Sympatyczna, tak. I w ogóle. O, ludzie, kochani, grupowicze. A niektórzy piszą, żebyś wziął i oglądający. Sobie, żebyś sobie wziął statyw, ale to... ale tych też pozdrawiam. Pozdrawiamy, cześć.